Mamy tutaj misję. Oh yeah. Z tego co słyszę, nie masz w ogóle muzyki i to nie jest w sumie żaden błąd, ponieważ wersja europejska i wersja amerykańska nie mają w ogóle tutaj soundtracku. Ani wersja HD. Tak więc mogę co jedynie tutaj powiedzieć, że jeżeli grze się zachce, to bodajże puści tutaj muzykę z kanałów. O ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Dobra. Blast mode i jedziemy z koksem. Wybijamy tutaj wszystkich. Okej. Vulcan Fury mamy tutaj też uzupełniony. Ja będę bardziej szanował Vulcan Fury od Jacka 3, dlatego że w Jacku 3 Vulcan Fury ma spoko upgrade. Tak samo jak Peacemaker. O dziwo. Dobra, zaczynamy. To jest tutaj. Więc misja będzie polegała na początku na takiej bardzo zręcznościowej zagadce. W zasadzie mogę to tak chyba nazwać. Mówię, będziemy musieli tutaj te wszystkie przyciski przestawiać, z czerwonego na niebieski na przykład. Co oczywiście spowoduje, że będziemy musieli uruchomić parę tutaj, przedmiotów. Dobra, co my tu mamy teraz? A. Tutaj gra oczywiście chce, żebyśmy walczyli z robotami KG. Oczywiście, że tak. Jest jeszcze druga taka sekcja, ale ja się postaram ją w miarę ominąć, dlatego że jest ona dosyć żmudna i sporo amunicji nas będzie kosztować. A myślę, że lepiej byłoby trochę tej amunicji zaoszczędzić, tak szczerze. Tutaj mamy w ogóle Dark Echo prawdopodobnie i Precursor Orb. No i dobra, lecimy do góry zatem. Mimo, że już mam wymaganą ilość, to jednak wolę i tak je zbierać w razie co, bo czemu by nie? Jak są blisko, to dlaczego mam je olewać? Tutaj w ogóle jakiś jest? Precursor Orb? Nie. Nie ma. Okej. Uwaga. No... To była głupota. To była głupota, tyle mogę powiedzieć. Dobra, jesteśmy z powrotem. O! Jest! Mamy to. O to chodziło. To była między innymi jedna z tych sekcji, w której to ja i moi kuzyni żeśmy się męczyli. Tak to mogę w sumie nazwać. Nazywajmy rzeczy po imieniu zresztą. No i cóż. Jak tutaj z ammo stoimy? O, trochę do Peacemakera mi się udało amunicję odzyskać. Co jest oczywiście cool. I teraz tutaj trzeba się dostać. Damy radę tutaj tak doskoczyć normalnie? Chyba damy, nie? Tja. Tutaj chyba będzie checkpoint, z tego co dobrze się orientuję. Powinien być. Ale zanim jednak polecimy tutaj do góry, czas przejść tędy, dlatego że tutaj jest Precursor Orb. O. Widzicie? Jaki sam samotny stojący. Tak, w Jacku Trójce też będę się starał zbierać wszystkie Precursor Orby. Myk. Lecimy do góry. Apteczka, oczywiście, że tak. Musimy się podreperować. Kurde, powiem wam szczerze, to jest bardzo... straszne, że tutaj muzyki nie ma. Jest takie trochę creepy, bym powiedział. I
I tutaj gra technicznie, no, kazałaby ci walczyć z tymi KG botami, ale my polecimy sobie dalej. Olejmy ich po prostu i tyle. A nie, nie możemy, kurde, najgorzej. A nie da się jakoś, kurde, polecieć tam. Kurde, za dużo ammo żeśmy stracili, a tak to bym mógł, kurde, to wykorzystać. No ale trudno się mówi, pokazałem to w końcu legit. Więc skoro gramy legit, no to pokazujemy legit, no nie? Yeah. To niezłe legit. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. I naparzamy, kurde. Kurde, nie, nie! Jezus Maria, no! Ale to głupota była. Dobra, powiem szczerze. Nie było łatwo. Ale przynajmniej mamy wszystkich wybitych. Jednak Vulcan Fury na coś się przydaje, moi drodzy, tak więc pamiętajcie, żeby zawsze doceniać nawet najgorsze bronie. No może poza Peacemaker. Dobra, spadamy w dół teraz. Co my tu mamy? Arsenał. Arsenał broni. I wszystkiego. W końcu nazywa się to Weapons Factory, co nie? Więc czego tu innego się spodziewać poza arsenałem? No i teraz będzie wielki jeden Armageddon. KG boty tutaj będą nas oczywiście atakować. My się oczywiście nie damy, no bo kurde, kim my jesteśmy, żeby się dawać w takich kurde banalnych misjach? Kurde. Dobra, szybko. Vulcan Fury, dajesz. Dobra. Okej. Okay. Mamy wszystko wybite. Szczerze powiedziawszy, z tą sekcją ja nigdy nie miałem problemu. Ani ja, ani mój kuzyn. Nic tutaj nie mamy, nic. No to cóż. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dowiedzieć się, kto tutaj ciekawym jest bossem. Dobra, to zdanie nie miało sensu. Po prostu chodzi mi o to, ciekawe, kto tutaj jest bossem. Tak to jest, kiedy ja chcę za szybko coś powiedzieć. I knew you were special when I first met you, Jack. And I commend you for making it this far. We've come a long way, eh? Yeah, I'm getting real teary-eyed. I love weapons. I love how they look, how they feel, even how they smell. I think you need serious help. My favorite was the impossibly powerful weapon Mar built to blast open the metal head nest. Poor fool died before he could use it.
Ah, well. But I have a new favorite. The piercer bomb I've just completed. My masterpiece is powerful enough to crack open the precursor stone and release the untold energy inside. As soon as the Baron shows up with the stone, we'll hide it in the last shipment of Eco and deliver it to the Metalhead Nest. A surprise dessert, eh? Just take this gun upgrade and forget what you saw here. Not this time, crew. I'm through being your hired gun. Then it's war, isn't it? You know I can't play fair. Secret weapon. My door is here. Say hello to my little friend. Ah, multiple wounds. Tia, crew. Kto by się tego spodziewał, że crew tutaj będzie bossem, co nie? Więc tak, pomiędzy chłopakami doszło do pewnego dialogu między Jackiem a crew. I dowiedzieliśmy się z tej cutscenki, że crew jest maniakiem bomb, a raczej bardzo interesuje się bombami. Lubi ich, wiecie, zapach, wygląd, uczucie, jakkolwiek to brzmi, bo on jakby ma jakieś dziwne uczucie do bomb. I coś mi się wydaje, że zaraz zginę, mimo że to jest łatwa konfrontacja. Dobra. Gin, śmietniku! Dobra, uwaga na te galaretki. Fuck! To jest tak łatwa konfrontacja i ja tutaj zdupczę coś czuję. Dobra, trudno się mówi. Najwyżej na spokojnie będę mógł wam parę rzeczy wytłumaczyć. Tak czy siak, crew to jest idiota razem z Baronem Praxisem, dlatego że oni chcą tą wielką bombę, którą tutaj teraz crew buduje. Oni chcą zrzucić tą bombę do gniazda Metalheadów. I ci debile nie wiedzą, że jakby to może spowodować praktycznie koniec świata. No ale co ja tam wiem, gadamy tutaj z niezbyt rozgarniętym crew oraz średnio rozgarniętym Baronem Praxisem tej potęgi. Tak to jest, kiedy władza przepierze ci dosłownie mózg albo jego szczątki. Bo nie powiedziałbym, że Baron jest jakimś super nie wiem, mózgiem w całym stowarzyszeniu. Dobra. Frajer stracił swój pasek zdrowia. No i w zasadzie konfrontacja z nim będzie o tyle łatwa, że widzicie, będzie mogli sobie tutaj no. To jest prosty schemat w tej konfrontacji. Fuck. Jak ja mam się tutaj obronić? Halo. Przydałaby się tutaj teraz apteczka zdrowiem. Fuck, 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 fuck! Najlepiej właśnie te gluty zniszczyć scatterganem, jak zresztą widzicie. Dobra, wraca. No, trochę przy nim posiedzimy. Tak to jest, jak się trochę z pamięci gra. Dobra, śmietnik już oberwał. Mamy tyle jakby pasków zdrowia. Więc tia. I o czym tam w sumie jeszcze crew wspominał? A, że on tam nam dał jakiś gun upgrade, który niby pozwala nam szybciej strzelać. Ta, srają muchy, będzie wiosna ponownie. Bo ja na przykładowo nie odczuwam tego, że szybciej strzelam. Dobra, wraca. Frajer. Kurde! Najgorzej! Nie, 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 nie! Wypadł stąd! Wypadł stąd!
Mam tylko jeden pasek zdrowia. Nie. Kurde, Jezus Maria. Ale ćwok. Ale ćwok. Dobra, jestem z powrotem. Ostatnia faza została. Przyznam szczerze, że wydawało mi się, że ta konfrontacja będzie troszeczkę łatwiejsza. No ale mówię, tak to jest, jak się gra trochę z pamięci. Generalnie źle nie jest. Myślałem, że będzie gorzej. A to tylko trzecia próba. Dobra, nie kracz, pomidor, lepiej. Siedź cicho teraz. I się skup. Bo lepiej już teraz skończyć konfrontację i mieć to wszystko z głowy. Pieprzone galaretki. No. Dobra, jest. Masz, śmietniku jeden. Is it too late to give my notice? Yeah, we quit. The city is already dead. I've sold you all out. Jack, I think maybe we should be anywhere else just about now. Ashley. We're out of here. You guys find my father. I'll take the heart of Marta Kira for you. I'm sorry it's come to this. Seal off the area. No i cóż, mamy bardzo przykry finał tej oto lokacji tam. A mianowicie Crew zginął. Tak, Crew już nie żyje. Dwie pieczenie na jednym ogniu zostały, że tak powiem. Upieczone. No i przez to, że jakby zostaliśmy teraz zauważeni, no to oczywiście Crimson Guardowie nas zaczęli atakować. I co z cutscenki się dowiedzieliśmy, to to, że Crew tak na dobrą sprawę zdradził całe miasto. Tia. Śmietnik jeden. Zdradził nas wszystkich. Tak to jest, jak interesy są zbyt ważne dla ludzkiego, powiedzmy, życia i dla normalnego myślenia ludzkiego. Whatever. Nie wiem, jak tutaj szczerze to skomentować. Po prostu interesy przejęły, że tak powiem, górę. No ale dobra, musimy iść teraz tutaj do baru Crew. Byłego baru Crew, no bo Crew już nie jest tutaj właścicielem, ponieważ nie żyje. Hey guys, whatever Crew put in that machine, he looked really nervous. Whatever it is, Crew won't be needing it anymore. He's, shall we say, not altogether these days. Step aside, Jack. Let the game player do his stuff. You're such an animal. No. I czas na minigierkę. Minigierka polega na tym, że musimy tutaj niszczyć oczywiście te metalheady. Ojejku. Dobra, uwaga na czerwone, bo są to naelektryzowane. Oczywiście nie muszę mówić, że złote dają nam dużo punktów. Lepiej zrobić to troszeczkę wolniej, ale precyzyjniej, niż stracić, kurde, niepotrzebnie punkty. Dobrze jest. Dobrze jest. No i tak jak widzicie, tutaj odpowiedniej są, że tak powiem, kontrolki ustawione, czyli między innymi mamy, wiecie, no, żeby, powiedzmy, pokonać te, kurde, nie umiem tłumaczyć, wiecie co, może ja się skupię i potem wam to wytłumaczę, co i jak. Go, go, go.
Look at the bad ones, Daxter. Mission fail. Dobra, jeszcze raz. Po prostu, jak widzicie, są tutaj te dwa pola, co nie? I żeby zaatakować, powiedzmy, tym młotem, to musimy przykładowo D-padem atakować po lewej stronie i D-padem po lewej stronie, no i po prawej stronie oczywiście atakować trójkąt, kółko, kwadrat X. Myślę, że w miarę wam to wytłumaczyłem, że tak powiem. A teraz się skupię i widzimy się za chwilę. Sugar Plum, if any real metalheads came to town, I'd bunk them just like I did in the game. Daxter? They'd be all, don't hurt me, please. And I'd be all, too late, metal monkeys. You die screaming. Know what I'm saying? Jack, I think these trophies are still working. Metalheads! Metalheads! Where's Sig when you need him? Sig? I think Crew sent Sig on one last mission. Something about using Mars Ruby key to open a secret door in the underport. Of course. Come on, Dax. We need to get to the underport right now. I'll take the time map to Kira. Be careful, Angel Cheeks. And your hero will return shortly. Dobra. Jezus Maria, przepraszam, że ja się tak zamknąłem. Po prostu się skupiłem bardzo na tej misji. Dobra, przepraszam na emocji, że się skupiamy tak bardzo na tej misji. Więc dobra, zanim polecimy do Underportu, najpierw polećmy w stronę Wyroczni, żeby ogarnąć te upgrade'y Dark Jacka, ponieważ tak pamiętam o nich i na spokojnie wam wytłumaczę o co w tym wszystkim, w całej tej minigierce chodziło i tak dalej. Na pewno się zapytacie mnie, dlaczego tutaj metalheady biegają. Otóż wytłumaczę wam bardzo szybko. Przez naszą wizytę do Weapons Factory przypadkowo metalheady zostały tutaj wprowadzone do miasta, przez co teraz jest jedna wielka wojna. Crimson Guardowie versus metalheady. A to wszystko przez chciwość barona Praxisa oraz crew, ponieważ to oni chcieli zrzucić bombę do gniazda metalheadów. Debile skończeni. Teraz już mają właściwie karę. Mają karę taką, że teraz praktycznie metalheady powybijają ich wszystkich. A my lecimy do Wyroczni, żeby ogarnąć te upgrade'y. I zaraz wam wszystko jeszcze wam wytłumaczę odnośnie, dlaczego musieliśmy tą minigierkę przechodzić. Swą drogą, ta minigierka to jest totalne gówno, jej nienawidzę po prostu. Tak, te fioletowe punkty to są metalheady, jak widzicie. Biegają tutaj, kurde, frajerzy jedni. I jedziemy sobie teraz właśnie tym motocyklem Crimson Guardów. Już im to praktycznie nic nie robi, dlatego że oni mają teraz inne zadania, mianowicie wybić te metalheady. Dlatego na nas mają w większości wysrane, jak widzicie. Bo nie mają co robić, kurde. Dobra, jesteśmy bardzo blisko Wyroczni. Swoją drogą, zaraz będziemy po raz pierwszy Underport zwiedzać w tej gierce. Z tego co dobrze się orientuję, to w Jacku 3 będzie można już legitnie zwiedzać Underport. Tylko w dwójce to jest taka, wow, nowa lokacja. Have always feared you, Angry One. Even now, the Metalhead leader realizes you can destroy him and save the last chance for our race. You know